siądę. Podjąłem ważną decyzję. Cieszę się. Wybieram się w podróż z przygodami. A dokąd? To nieważne. W podróż w nieznane, pełną trudności i niebezpieczeństw. Wybierasz się ze mną? Z przyjemnością. Słuchaj, zabierzemy ze sobą wszystkie dzieci, czy tylko Muminka? O nie, mamusiu, Muminka, żadnych dzieci. To będzie coś w rodzaju ucieczki pary zakochanych. Wiesz, marzyłam o tym od lat. Znowu, jak w czasach mojej burzliwej młodości, będę niestrudzonym poszukiwaczem przygód. A z tobą u mego boku każda kolejna przygoda będzie jak romans. Ale Muminek będzie się o nas martwił. Nie powinien, bo jesteśmy dorośli, a zatem odpowiedzialni. A poza tym najwyższa pora, żeby nauczył się samodzielności. Uważam, że jest zbyt dziecinny. No, chodź już. Zaczekaj, zapomniałam o czymś. Wzięliśmy wszystko, co może być nam potrzebne. Ale nie napisałam dzieciom, gdzie trzymam cukier. Jeśli go nie znajdą, będą musieli się obyć bez niego. Ale wówczas nie będą mogli piec sobie ciast i będą pili gorzką herbatę, której, jak wiesz, nie lubią. Ach, te mamusie, powinienem był wybrać się sam. Myśleć o cukrze, kiedy wzywa nieznane. Ale cóż warta byłaby przygoda, gdyby nie można było powiedzieć komuś bliskiemu, niewiele brakowało. Co się stało, tatusiu Muminka? Nic, chodźmy już, bo zaraz zacznie świtać. Słusznie. Czeka nas długa droga. Ale dokąd, kochanie? Jest bardzo ciemno, nic nie widzę. I dlatego pozwólmy nogom, aby nas prowadziły. Mamusiu! Czyś by jeszcze spała? Czemu tak biegasz? Nie ma moich rodziców. Coś ty! Szukałem wszędzie. Oj, to niedobrze, bardzo niedobrze. Powiem więcej, fatalnie, nawet bardzo fatalnie, bo robię się coraz bardziej głodny. Ja też. Nie martw się, Muminku. Jestem pewien, że niedługo, jeśli nie wrócą oboje, to wróci mamusia. Ciekawe, dokąd mogli pójść. Nie wiem, nie zostawili listu? Muminku, czy jadłeś coś dzisiaj? Nic a nic. Ryjek i mała mi też są głodni. Muminku, rozkmurz się. Weź proszę te rybki, a jeśli chcesz, to mogę pójść do was, żeby zająć się kuchnią. Dziękuję ci, włóczykiju, ale nie wiem, czy znalazłbyś miejsce przy kuchni, bo w domu jest dwoje kucharzy. To już chyba wszystkie składniki. Wreszcie będę mogła wypróbować wszystkie moje pomysły na potrawy. Ja też. Gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. Wokół jest tak ciemno, że trudno się zorientować. Wszystko to jest bardzo dziwne. Przecież już dawno powinno wzejść słońce. No. Obawiam się, mamusiu Muminka, że znaleźliśmy się w ślepej uliczce. Co chcesz przez to powiedzieć? Kiedy pozwoliliśmy naszym nogom, aby nas poprowadziły, te nierozsądne nożyska zawiodły nas do labiryntu jaskini. Mała mi, zmniejsz płomień! Ryjku, nie pchaj nosa w nie swoje sprawy! A może ja lubię przypalone potrawy, ha? Mam nadzieję, że ta będzie lepsza od tego paskudztwa, które zrobiłaś wczoraj. Gdzie Muminek? Chcę, żeby pierwszy skosztował moją potrawę. Chcesz go otruć? Będzie jadł moją. Muminku, Muminku, chodź tutaj, gdzie jesteś? Thank you.
takiego? Kochanie, obudź się. Woda ma słony smak. Musimy być blisko morza. Ale wielka! Mam cię! Muminek? Syneczku, co robisz tak daleko od domu? To ty, mamusiu? Patrz, jaką rybę złapałem! Chodź do mnie szybko! Och, nie pozwól jej uciec! Nigdy nie widziałam takiej wielkiej ryby. Aha, ja też! Muminku, to miejsce wydaje mi się znajome. Gdzie my właściwie jesteśmy? Jak to gdzie? U wylotu jaskini! Obawiam się, że twój tatuś będzie trochę zawiedziony. A gdzie on jest? Wyruszył na poszukiwanie przygód. Przygód? Dokąd? W nieznane, ale jest niedaleko. Też bym z nim poszedł. Kiedy wraca do domu? Tego, syneczku, nie wiem. Może wróci dziś wieczorem. A może dopiero na przyszłą gwiazdkę. Wszystko zależy od tego, czy spotka jakąś przygodę, czy nie. Aha, pewnie właśnie w tej chwili jakąś przeżywa. Mamusiu! Mamusiu, Muminka, gdzie jesteś? Ktoś ją porwał. Mamusiu! Mama! Gdzie jesteś? Odezwij się! Co to? Może? Czyżby to? To mi przypomina? Słuchajcie, tatuś wraca! Rety, wraca tatuś Muminka! Tatusiu, Muminka, witamy w domu! Dobry wieczór, tatusiu! Tak, a więc wróciłem. Cieszę się, że cię widzę. Dziękuję, mamusiu Muminka. Przeżyłeś jakąś przygodę? Tak, niewątpliwie można to tak określić. Czy macie coś do jedzenia? Tatusiu, Muminka, spróbujesz moją potrawę? Nie, jest przypalona, zjedz lepiej moją, dobrze? Zjem obie, bo jestem bardzo głodny. Opowiesz nam o swojej przygodzie? Chętnie. Czy to była wielka, wyjątkowo niebezpieczna przygoda? Mniej więcej taka, jak to sobie wyobrażasz. Na razie dajcie spokój tatusiowi Muminka. Niech najpierw zje i odpocznie. I tak zakończyła się ucieczka rodziców Muminka. Muminki się...